Rybnik kocha zwierzęta od jakiegoś czasu, dużą popularnością cieszą się specjalnie stworzone dla pupilów wybiegi. Miasto postawiło też w wielu miejscach uczęszczanych przez miłośników psów specjalne kosze na psie odchody, które cieszą się zmiennym powodzeniem wśród spacerowiczów. Jednocześnie coraz częściej zwracamy uwagę na ład i porządek wokół nas. Sytuacja ze sprzątaniem po swoich pupilach wydaje się, że z roku na rok się poprawia. Mieszkańcy jako społeczeństwo w Polsce w ogóle zaczynamy czuć coraz większą odpowiedzialność i chciałoby się powiedzieć wreszcie. Sposobów na sprzątanie jest wiele, ale worki oraz torebki to najłatwiejszy i najbardziej ekologiczny sposób na sprzątanie po swoim czworonożnym przyjacielu. Rzeczywiście przed laty problem był dużo większy. Wydaje mi się, że nawet nie są odpowiedzią na te potrzeby ustawiane przez miasta pojemniki z workami na psie odchody, ale już takie poczucie odpowiedzialności, że jeżeli mam swojego psa, to jestem zobowiązana do sprzątania. Co więcej, sama spacerując ze swoim psem, obserwuję takie przypadki, że właściciele psów nawzajem siebie pilnują i zdarzają się te sytuacje, kiedy jeden właściciel zwraca uwagę drugiemu, że to trochę wstyd. Specjalne kosze stawiane są na osiedlach czy też w parkach, tam gdzie ludzie najczęściej wyprowadzają swoje psy. My mamy Maltańczyka, małego pieska i nie raz, nie dwa tam, czy w Katowicach jak mieszkaliśmy, czy tu w Rybniku, no to niejednokrotnie były takie sytuacje, że po prostu ludzie zostawiali te kupy na środku drogi. Bo jak gdzieś one są na trawie, no to wiadomo, gdzieś to się rozłoży, ale jak to jest na środku drogi, no to to jest tak nieciekawa sprawa. Przypomina mi się jedna sytuacja, jak w Parku Kościuszki w Katowicach jeden pan starszy rzucił po prostu pana drugiego, który szedł z psem, tą kupą, którą zostawił. Także no były takie, są różne nieciekawe sytuacje, ale myślę, że ludzie się powoli uczą i jest coraz lepiej z tą higieną publiczną. Najgorzej jest w parkach. Najróżniejszych tam tego najwięcej, ale i w mało uczęszczanych ulicach w Rybniku również, jakoś szczególnie w Boguszowicach zauważyłem takie nieprzyjemne sytuacje. Ludzie są po prostu, ich mentalność się zmieniła, już większość jest przeciw temu, po prostu, żeby psy sobie robiły gdzie chciały, nie? No i po prostu uważam, że każdy właściciel psa powinien ze sobą wolić na wszelki wypadek woreczki i sprzątać to od razu. O ład i porządek trzeba dbać. Dawniej widok odchodów na trawniku czy chodniku zdarzał się nagminnie. Dziś dzięki odpowiedniej polityce i uświadamianiu społeczeństwa takie obrazki oglądamy na szczęście już coraz rzadziej.